Cześć, tutaj Kamil i chciałbym Was bardzo serdecznie powitać na kolejnym podcaście związanym z przygotowaniem do Pathfinder Bible Experience. Dzisiaj będziemy mówić o szóstym rozdziale Księgi Królewskiej, pierwszej Księgi Królewskiej i rozdział ten koncentruje się na budowie świątyni. Zanim przejdziecie do kolejnej części tego podcastu, gdzie będziemy omawiać ten rozdział, chciałbym, żebyście zatrzymali go i zapoznali się z tym rozdziałem, jeżeli go jeszcze wcześniej nie przeczytaliście. Wydaje mi się, że przy takiej pierwszej lekturze ten rozdział wygląda na trochę zagmatwany. Stąd mam nadzieję, że wspólnie uda nam się znaleźć jakiś sens, zapoznać się tak naprawdę z tym opisem świątyni i zrozumieć, na czym to wszystko polegało. Mam wrażenie, że podczas pierwszej lektury, podczas pierwszego czytania tego rozdziału, może wydać się on trochę zagmatwany. Stąd liczę na to, że ten podcast wyjaśni i rozjaśni trochę tę sytuację. Ok, mam nadzieję, że już przeczytaliście szósty rozdział, macie ogólny pogląd, na czym to wszystko polega. Stąd rozpoczynamy po kolei. Pierwsza część, mianowicie pierwsze wersety, koncentrują się na tym, kiedy to się stało, kiedy była budowana ta świątynia. I tak, dowiadujemy się, że świątynia powstała w 480 lat po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej. Oczywiście wszystko dzieje się w czasie panowania Salomona, stąd później ta świątynia też bywa nazywana świątynią salomonową. Budowa rozpoczęła się w, tak jak czytamy, w czwartym roku panowania, a w miesiącu drugim i działo się to w miesiącu Ziv. Natomiast przeskakując tutaj szybko do końca tego rozdziału, wiemy, że budowa zakończyła się w roku 11, w miesiącu Bul. Stąd, jak łatwo też policzyć i też co sugeruje nam ostatni werset tego rozdziału, świątynia była budowana 7 lat. Natomiast, jeżeli zajrzymy trochę głębiej, to można dowiedzieć się, że miesiąc Siv obecnie funkcjonuje pod nazwą Ihar. Iyar znaczy się. A miesiąc Bul dzisiaj funkcjonuje pod nazwą Heszwan lub Mar Heszwan. Nazwy te powstały po niewoli babilońskiej i do dzisiaj są używane takie. Zatem miesiąc Iyar to miesiąc numer 2. Natomiast miesiąc Heszwan to miesiąc 8. I stąd można powiedzieć, że budowa nie trwała tylko 7 lat, ale tak naprawdę 7 lat i 6 miesięcy. Przy czym to nie jest pół roku. To jest niecałe pół roku, bo kalendarz żydowski zakłada 13 miesięcy, nie 12, tak jak ten, z którego korzystamy obecnie. Stąd, podsumowując, ja bym stwierdził, że budowa trwała 7 lat i niecałe pół roku. Przechodząc dalej do drugiego wersetu, pojawiają się wymiary świątyni. Ja bym powiedział, że to jest taki podstawowy wymiar świątyni. I jest to 60 łokci długości, 20 łokci szerokości i 30 łokci wysokości. Co mnie tutaj zaciekawiło w tym, to że świątynia była tak naprawdę wyższa niż szersza. I może tak to warto zapamiętać, że to jest 60 długości, 20 szerokości i wysokość, która jest większa niż szerokość, czyli 30. W kolejnym wersecie pojawia się opis przedsionka, który występuje przed nawą główną. Przedsionek ma 20 łokci szerokości wszerz świątyni, 10 łokci wzdłuż świątyni. Czy jesteście sobie w stanie to wyobrazić? On jest tak jakby doklejony z przodu świątyni swoim dłuższym bokiem do krótszego boku świątyni. Jeżeli świątynia jest ułożona w jedną stronę, to przedsionek jest ułożony poprzecznie. I teraz takie pytanie. Czy przedsionek należy do tego podstawowego wymiaru świątyni? Wydaje mi się, że nie. Z tekstów, które następują później, wynika, że miejsce na świętrze ma 20 łokci, główna nawa ma 40 łokci, to sumarycznie nam daje 60 łokci. A przypominam, podstawowy wymiar świątyni opisany w wersecie drugim to 60 łokci długości. Stąd jestem przekonany, że przedsionek jest doklejony jakby do zewnątrz świątyni, tak jak zresztą mówi nazwa, jest to przedsionek, a nie część głównego budynku. Kolejny werset, to werset czwarty.
Mówi ono o kratowanych oknach w kamiennych framugach. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to oznacza i czy to jest bardzo jedynie, czy to jest jedynie praktyczna informacja, czy też ma to jakieś zastosowanie symboliczne. Przechodzimy dalej. Kolejne wersety mówią o gankach, które są wokoło świątyni. Słowo ganki może być trudne do wyjaśnienia. Wyobraźcie sobie coś, co otacza świątynię z trzech boków. I to są po prostu takie pokoje dodatkowe, takie dodatkowe przestrzenie. Na czym polega to, że ganek dolny miał 5 łokci, środkowy 6, a trzeci 7? Otóż jest informacja o tym, że belki w szóstym wersecie pojawia się informacja o tym, że belki nie wchodziły w ścianę świątyni. Stąd musiały się podpierać, więc ten najniższy był podparty i grubość ścian była największa, stąd w środku zostawało tylko 5 łokci szerokości, na to lądowały belki, z kolei ten na górze ściany już były troszkę węższe, stąd tam było 6 łokci szerokości, jakby po pół łokcia na każdą stronę, żeby podeprzeć te belki. I przy ostatnim ganku, tym najwyższym, już było 7 łokci szerokości. Ten opis mówi nam o takich piętrach i stąd, aby belki nie wchodziły w kamień, musiało być podparte i stąd to wszystko się brało i było coraz szersze na górze, a węższe na dole. Można po prostu też powiedzieć, że na każdym poziomie ściany były coraz węższe, idąc w górę. Na pierwszym poziomie były najgrubsze, potem była cieńsza i potem na samej górze była najcieńsza. Mówiąc o tych gankach cały czas, które były wokół świątyni. Siódmy werset wspomina o tym, że kamienie, które stosowano do budowy, były już przygotowane w kamieniołomach, czyli w takich miejscach, gdzie się wydobywa odpowiednie kamienie. Tak więc w czasie budowy świątyni nie było słychać dźwięków narzędzi, młotów czy siekier. W wersecie 9 po raz pierwszy pojawia się informacja o belkach i deskach cedrowych. Później ten materiał, drewno cedrowe, będzie pojawiał się jeszcze wielokrotnie podczas tego opisu. W dalszej części tekst biblijny wspomina o tym, co usłyszał Salomon od Pana. Jest informacja, że jeśli Salomon będzie postępował według przykazań Pana Boga, będzie wypełniał jego prawa i tak dalej, to on dotrzyma obietnicy, którą wypowiedział do Dawida, czyli do ojca Salomona. A mianowicie ta obietnica dotyczyła zamieszkania wśród synów izraelskich i nieopuszczania ludu izraelskiego. Dalej opis koncentruje się już na kolejnych aspektach świątyni, jakby wraca do tego tematu i tu już jest więcej informacji odnośnie tego, co jest we wnętrzu świątyni. A więc tak, pojawia się informacja o tym, że deski cedrowe były używane do pokrycia świątyni od posadzki świątyni aż do stropu. Deski cedrowe. Natomiast sama posadzka świątyni była wyłożona deskami cyprysowymi. Przeskakując na chwilę do wersetu 18, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądały te deski. Czy to były same deski, czy co to były za deski. Więc werset 18 precyzuje, że to nie były zwykłe deski, tylko to były płaskorzeźby w kształcie liści i rozwartych kielichów kwiatowych. Dodatkowo wszystko zostało pokryte szczerym złotem. A również przed miejscem najświętszym, które zaraz będziemy opisywać, były zlokalizowane złote łańcuchy. Natomiast samo miejsce najświętsze zostało opisane w taki sposób, że od tyłu świątyni 20 łokci została wzniesiona przegroda z desek cedrowych od posadzki aż do stropu. I w ten sposób oddzielano taką tą główną nawę świątyni od miejsca najświętszego. Tym samym, jeszcze raz to podkreślam, 20 łokci miało miejsce najświętsze, potem 40 łokci nawa główna, mówi o tym werset 17, i to tworzyło 60 łokci wymiaru podstawowego świątyni. Co zaś się tyczy samego miejsca najświętszego, to miało ono wymiary 20 na 20 na 20. Pamiętając, że wysokość świątyni wynosiła 30 łokci wysokości, wydaje się, że miejsce najświętsze
było na jakimś podwyższeniu, skoro miało tylko 20 łokci wysokości. Wewnątrz tego miejsca stał ołtarz z drzewa cedrowego, który również został pokryty szczerym złotem. Otaczały go dwa cheruby. Co to jest cherub? To jest taka istota ze skrzydłami, uskrzydlona istota, która pojawia się w wielu dekoracjach z Biblii. Więc otaczały ten ołtarz dwa cheruby z drzewa oliwkowego, a każde ich skrzydło miało 5 łokci. Stąd, jeżeli każdy miał dwa skrzydła, to łącznie mieli 10 łokci szerokości. Jeżeli były dwa cheruby, to łącznie było 20 łokci szerokości. Stąd te cheruby tak stały, że dotykały jednocześnie ścian miejsca najświętszego i również siebie nawzajem dotykały tymi skrzydłami. Każdy z cherubów miał 10 łokci wysokości. Jak również, nawiązując do ogólnego wystroju świątyni, każdy cherub był pokryty złotem. A po co było to miejsce najświętsze? Otóż werset 19 mówi nam, że w miejscu najświętszym miała być umieszczona skrzynia przymierza pańskiego. I pędząc przez te kolejne wersety, dochodzimy do wersetu 29, który niejako rozszerza nam gamę dostępnych ozdób, które były użyte. Mianowicie wcześniej było opisane, że te płaskorzeźby, które były na ścianach z drzewa cedrowego, zawierały rozwarte kielichy kwiatowe i liście. Natomiast ten werset dopisuje nam dodatkowo, że były tam postacie cherubów. Liście były konkretnego rodzaju, mianowicie były to liście palmowe, a rozwarte kielichy kwiatowe były to samo. Również jest wspomniane, że od wewnątrz i na zewnątrz. Myślę, że tutaj odnosi się do miejsca najświętszego i do głównej nawy świątyni, że zarówno te zdobienia występowały w miejscu najświętszym, jak również w tej głównej nawie. A skąd wyciągam takie wnioski? Mianowicie z kolejnego wersetu, który mówi o posadzce świątyni, która również była wyłożona złotem i wspomina o pomieszczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Do miejsca najświętszego prowadziły drzwi z drzewa oliwkowego, przy czym razem z futryną i dźwigarem tworzyły one pięciobok. I na obu skrzydłach tych drzwi były wyryte płaskorzeźby w takim klasycznym schemacie, to znaczy cheruby, liście i rozwarte kielichy kwiatowe. Były pokryte one złotem, natomiast złoto na cherubach i liściach palmowych było rozklepane. Jeśli zaś chodzi o opis głównych drzwi do przybytku, do świątyni, to ich futryny były wykonane z drzewa oliwkowego w kształcie czworoboku, zaś same drzwi były wykonane z drzewa cyprysowego. I każde drzwi miały dwa skrzydła wahadłowe i również były pokryte płaskorzeźbami w znanym i lubianym formacie, czyli postacie cherubów, liście palmowe i rozwarte kielichy kwiatowe. Natomiast były pokryte złotem, czy właściwie złotą blachą, jak mówi tekst biblijny, która była dokładnie dopasowana do rzeźby. Sam koniec mówi też o murze wokół dziedzińca wewnętrznego, który był wykonany z trzech rzędów ciosanych kamieni i jednego rzędu belek cedrowych. I koniec rozdziału wspomina ponownie o tych ramach czasowych, które omówiliśmy już na początku, ale powtórzę je teraz. Mianowicie budowa zaczęła się w drugim miesiącu panowania, w czwartym roku panowania króla Salomona, a zakończyła w roku 11 w miesiącu Bul, który jest 8 miesiącem. Tekst biblijny mówi o 7 latach. Ja po analizie tekstu, mianowicie i odniesieniu miesięcy, przychylałbym się do 7 i 6 miesięcy. Podsumowując i szukając wspólnych wniosków, czy jakiegoś takiego ogólnego obrazu tej świątyni, warto powiedzieć, że świątynia była wykonana z kamienia, który był odpowiednio przygotowany przed przybyciem na miejsce budowy. Stąd na miejscu budowy nie było słychać żadnych narzędzi żelaznych, które obrabiał ten kamień. Było wykorzystywane także dużo drewna, deski cyprysowe, oliwkowe oraz cedrowe, przy czym mam wrażenie, że te ostatnie stanowiły największą część drewna wykorzystanego do budowy świątyni. Świątynia posiadała odpowiednie dekoracje, upiększenia,
przy czym były one raczej spójne i koncentrowały się na płaskorzeźbach cherubów, liści palmowych oraz rozwartych kielichów kwiatowych. Z reguły były pokryte one złotem, przy czym w przypadku drzwi do miejsca najświętszego tekst biblijny mówi, że było to złoto rozklepane. I na koniec, wspominając jeszcze raz o wymiarach, wymiar podstawowy, do którego zawierało się miejsce najświętsze oraz które miało 20 łokci długości oraz nawa główna, która miała 40 łokci długości, to 60 łokci długości i przedsionek o wymiarach 10 łokci długości na 20 łokci szerokości. Dodatkowo ganki dookoła świątyni oraz mur wykonany z trzech rzędów kamienia. Mam nadzieję, że ten krótki opis, ta wspólna analiza trochę Wam rozjaśniła. Na koniec mam pytanie, które odnosi się do tego fragmentu, który jest tak naprawdę w środku tego rozdziału, a sam w sobie nie koncentruje się na opisie świątyni. Mianowicie na tej obietnicy, która została złożona Dawidowi, ojcu Salomona, odnosząca się do wypełniania przekazań i przestrzegania prawa, i wtedy ta obietnica mówi, że Pan dotrzyma mojego słowa i zamieszkam pośród synów izraelskich i nie opuszczę mojego ludu izraelskiego. Więc pytanie brzmi, czy Pan Bóg w ogóle potrzebował tej świątyni i po co miał mieszkać między ludźmi? Powodzenia na konkursie i trzymajcie się ciepło. Cześć!